Witamy! Jesteśmy u człowieka, który nie lubi być określany legendą. Ale jak dla mnie, Krzysztofie, jesteś legendą i nie boję się tego powiedzieć, chociaż wiem, że tego nie lubisz. Miło mi jest bardzo, ale przemiło, że miałeś czas i dałeś się zaprosić na mój kanał. Powiedz mi, pamiętasz, jak to się wszystko zaczęło? Pamiętasz, nie, pierwszy raz w Tatrach? Pierwszy raz w Tatrach byłem pewnie w dzieciństwie z ojcem i z bratem, ale nie pamiętam tego, tylko zdjęcie w albumie rodzinnym takie znalazłem. Ale nie gdzieś, nawet nie wiem, w którym miejscu było to zdjęcie zrobione, ale nie kojarzę z tamtego dzieciństwa Tatr. Tatry kojarzę dopiero z czasów studenckich właściwie. Kiedy studiowałem we Wrocławiu, tworzyliśmy taką grupę turystyczną, bardzo dużo turystycznie jeździliśmy całą Polskę. Wtedy właśnie tylko Polskę można było zjeździć, prawda? Nikt nie mógł wyjechać za granicę. No i Tatry, no oczywiście Morskie Oko, Pięć Stawów. No. To był jakiś obóz spinaczkowy? Nie, czy nie, co my, tak, my wędrowne takie obozy robiliśmy. Nie, spinaczkowy obóz to bardzo późno, bo dopiero kiedy zacząłem się wspinać i obóz spinaczkowy był jak gdyby obowiązkiem klubowym, prawda? Wtedy, kiedy przystąpiłem dopiero do klubu wysokogórskiego, no to taki wtedy był, taka była filozofia w ogóle w klubach wysokogórskich, że najpierw trzeba było wspinać się w skałach gdzieś, żeby no, poznać technikę wspinania, bezpieczeństwo, etc. Zdać kurs teoretycznie tatrzański potem trzeba było, czyli z topografii Tatr. I dopiero następnym etapem był wyjazd w Tatry. I to u mnie miało miejsce chyba dopiero w 70 roku. W 1970, czyli już byłem całkiem dojrzałym człowiekiem. Obóz klubowy, tak, tatrzański obóz klubowy, na który prawdę mówiąc nie miałem prawa pojechać, bo wcześniej miałem wypadek w skałach. Miałem, no właśnie miałem nawiązać, że kolega tak lubi mieć wypadki, a potem lubi się po nich wspinać. Tak? No to tak już nie bywa. Dla jednej ja podpytam o ten wypadek. Dla jednej jest to ostrzeżenie. Co się stało? Tam troszeczkę los prowokował, tak? Bo pogoda była też nie za bardzo. No wiadomo, ale my się bardzo chcieliśmy wspinać wtedy. Byliśmy bardzo głodni na wspinanie, prawda? I gdzieś tam przywaliłem z 8-10 metrów gnędźwiami. No a skończyło się tam czyczony, kompresja, gorset. I siłą rzeczy... A przepraszam, czy to jest prawda, że pan ze szpitala uciekł po tym wypadku? A też, ale to z innych względów. A dlaczego? No bo mój brat się żenił i miałem jechać na ślub. No jak ze szpitala, no musiałem uciec, ważniejszy był ślub. Tym bardziej, że wiedziałem, że nie mogę tego gorsetu pokazać, no ale na szczęście chłopcy mi rozcięli w akademiku go. No, brzeszczotem się tnieli. Czyli tak chronologicznie. Można sobie to przeciąć. Tak, to był kwiecień. Kwiecień, maj jakoś. Tak, się tak. Tego i to roku. Był jakiś weekend, jak to się stało, ten wypadek? Wypadek? Nawet nie pamiętam, jaki to. Tak, tak. Był to weekend, bo pamiętam, że wracaliśmy z chłopakami wszystkimi. To musiała być sobota albo niedziela. Niedziela. Bo wracaliśmy pociągiem z Trzcińska. Zawsze trzeba było jeszcze dojść do Trzcińska. Pod Jelenią Górą, potem pociąg i w poniedziałek rano poszedłem do lekarza i zaraz oczywiście wzięli do kliniki. No a z kliniki uciekłem, no bo co robisz w klinice, no to nie bardzo jest. Co, długo pan zaszczycił klinikę swoją obecnością? Nie, gipset chyba ze dwa dni leżałem. Aha. No, ale chłopcy mi przynieśli ubranie, gdzieś uciekłem. Po prostu nikt mnie nie zauważył, bo normalnie to ubranie zabierają. No, w piżamie byłoby trudno. Ale jakoś tak wykombinowali, że przynieśli mi jakieś ubranie i wyszedłem jak tego. Myślę, że się bardzo nie, tam w klinicy nie zmartwili z tego powodu, że mnie nie było. Szukali pana? Nie, chyba nie. Uznali, że tam. A na ślubie się zauważyli, że... Nie zauważyli, bo już nie miałem gorsetu. Bolało? Nie, do dzisiaj tam. Nie, dzisiaj już nie boli tam. Teraz inne mnie boli, bo jeszcze miałem jeszcze jeden wypadek, ale później. Natomiast nie, wtedy bardzo nie bolało, byłem młodym człowiekiem, to się szybko tam pozrastały te kręgi. I przez jakiś czas tak, no tak jak przy każdym wypadku z kręgosłupem, przez jakiś czas się czuje to i to mocno. Potem następuje jakaś tam regeneracja, wzmocnienie mięśniowe, etc. No ale to ja tam, tak jak mówię, to było takie ostrzeżenie, które u mnie wcale nie spowodowało takiego halo, halo. Znaczy ja mam wrażenie, że nie, że wręcz przeciwnie było właśnie. Ja myślę, że tak, że to był taki element, może też wynikał z tego, że ja kiedy pierwszy zacząłem się wspinać, no dwa tygodnie przed wypadkiem chyba, to już poczułem, że to są te emocje. Że to jest to, co będę uprawiał i już mnie nikt od tego nie zabierze i wiedziałem, że będę już podążał tą drogą. To, wie, pasja się różni od hobby tym, że się z tym umiera po prostu. Się nie zmienia. Hobby można zmienić, pasję się nie da zmienić. Minęło od tego czasu prawie 50 lat. Jaki Krzysztof Wieliński ma jeszcze pomysł na góry? Czego jesteś głodny? Ja jeszcze, znaczy obniżyłem rzeczywiście poprzeczkę, bo
jak to mój starszy, pierwszy syn zawsze mówi, tato, już tyle zrobiłeś, to już nic nie musisz. I coś w tym jest, że coś tam nie dotyczy tylko mnie, ale mojego pokolenia, chciałbym to rozszerzyć o pokolenie, które budowało złotą dekadę, tam coś zrobiliśmy, prawda? No i teraz jest takie pytanie, czy jeszcze możemy ryzykować, bo jednak ta fizjologia czasem się zderza z poprzeczką. Jak się za wysoko tą poprzeczkę postawi, a fizjologia już wiadomo nie jest taka, no to można się zderzyć i to źle wygląda wtedy. Więc, a to jest trudne obniżać poprzeczkę, bo każdy z nas, cały czas z mojego pokolenia, każdy uważa, że jeszcze może bardzo dużo. No, pisaliśmy jakąś historię, całe pokolenie pisało historię polskiego alpinizmu, zapisało się świetnie w historii światowego alpinizmu, ale teraz już nie mam takiej potrzeby, żeby pisać światową historię, piszę swoją. A ona ma polegać na tym, że zacząłem odwiedzać rejony bardzo trudno dostępne, takie remote. Gdzie nie ma nikogo, nie ma ludzi, a są jeszcze dziewicze szczyty na przykład. Czyli... Co prawda 6-tysięczne, ale są dziewicze. I to mi daje strasznie dużo satysfakcji, bo no, czuję się jak eksplorator sprzed II wojny światowej. Nie wiadomo po lodowcach, gdzie szukamy, nie wiadomo, gdzie znamy przejścia, szukać map. No jest w tym coś tam, na niektórych wyprawach, które byłem ostatnio, to w promieniu 70 km nie ma nikogo, ani jednego człowieka, nawet lokalesów, nikogo. Kompletna pustka. Przypomina ci to właśnie takie Himalaje z lat 80., z początku lat 80., czy to jednak jeszcze bardziej takie przesunięte w stronę niedostępności? No bardziej w stronę niedostępności. Może to wynikało z tego, że tymi niższymi szczytami środowiska nie były zainteresowane. Przez co nie były oznaczone, nie było opisane, nie było literatury, brakowało informacji. Mało tego, miejscowa ludność tam nawet nie chodziła, bo nie miała po co. Natomiast pod Everestem, czy w ogóle w Nepalu, w Himalajach, wszyscy znają wszystkie ścieżki, drogi, podejścia, ponieważ no, lokalesi używani są jako dragarze, prawda, noszą. Także bywają tam często w górach, jest wszystko bardzo poznane. Natomiast w tamtych rejonach, nawet w ostatniej wiosce, tym ludziom to tam się nie śni w ogóle gdzieś, bo oni mówią, po co? Nie ma tam łąk, nie można wypasać, są tylko lodowce, kamienie, gruz, no to więc ich to nie interesuje w ogóle, prawda? To jak reagują tacy ludzie? Nie patrzą się, mówią, co to za goście, przecież jest w ogóle karnacja nie tak? Zauważyłem, że ci lokalesi to oni się cieszą, że zobaczą coś nowego, bo wielu z nich tam nigdy nie było. Mimo, że tam mieszkają. W tym rejonie, prawda? Nigdy tam nie było. Ale nie strzelają z Kałasznikowa na powitanie już? Nie, to nie tam. Z Kałasznikowa to w Dolinie Diamir. To pod Nanga Parbat, trochę innym rejonie. Tam tak, tam wszyscy noszą broń, nawet dzieci. No dlatego, że są to niezbadane tereny, oni sami ich nie znają i wydaje mi się, że dla nich też jest frajdą pójść w taki rejon, gdzie nigdy nie byli. Prawda? Bo typowi tragarzy, którzy chodzą w Nepalu czy w Pakistanie, to oni chodzą dziesiątki razy tymi samymi ścieżkami, noszą wyprawa za wyprawą, wyprawa za wyprawą, a tu nagle przyjeżdża wyprawa, która zupełnie idzie w rejon nieznany, oddalony od ich wiosek. Także myślę, że dla nich to jest też fajna wyprawa. Ciężko zorganizować taką wyprawę? Bardzo łatwo. Zorganizować jest łatwo, ale potem trzeba niestety trochę, że tak powiem, doświadczenia, szukania, bo jest wiele takich momentów, lodowce są nieznane, nie wiadomo jak przejść, uszczelnione, trzeba szukać możliwości obejścia, przejścia, szukać miejsca na bazę, żeby było bezpieczne, no, podejść pod ścianę, to wszystko właściwie wymaga takiej, ale to jest fajne właśnie, bo to jest takie kreatywne trochę. Prawda? Bo trzeba się wykazać. Jak się idzie do bazy, która jest ogólnie znana, się przychodzi, już tam jest 5 wypraw, przychodzą z namiotami szóstej. Jak do siebie, tak? No, jak do siebie, szósta. Natomiast tam naprawdę można się poczuć, że się jest kompletnie samemu. Ale powiedz mi, to są takie emocje, jak miałeś pierwszy raz jadąc w Himalaje? Możesz to porównać? No troszeczkę inne, bo jak pierwszy raz pojechałem w Himalaje, to w ogóle dla mnie było coś niesamowitego. To był 79 rok, tak? No wcześniej byłem w innych wysokich górach, ale w Himalajach dokładnie w 79. Nie no, to wtedy się chłonęło te góry, no te olbrzymy to robiły takie wrażenia. Później mniej, bo to z czasem człowiek się przyzwyczaja do gór i już to piękne tak nie bardzo działa na człowieka. Po prostu staje się po prostu zawodem naszym wspinanie i patrzymy na góry jak na miejsce, gdzie można zrealizować swoje wyzwania, a nie jak na góry jako takie. Natomiast jeśli chodzi o tą eksplorację, o której teraz mówię, na szczytach 6000, to ona jest bardzo ciekawa, bo się poznaje zupełnie nieznane szczyty. Bo szczyty 8000 wszystkie były znane, opisane ze zdjęć, prawda, można było sobie porównać zdjęcia, o jesteśmy, widzimy. Oczywiście, że robią wrażenie, ale tu jest taka duża, że tak powiem, jakaś taka pustka, która informacyjna, o której nic nie wiemy. Trzeba
Nie są nazwane kompletnie? Proszę? Są nazwane? Nie, no próbujemy, niektóre są nie nazwane oczywiście, mają tylko kota napisane. Kota, czyli wysokość tam, nie wiem, 6, 107, drugi 5, 9, 9, 8, 5. Można sobie nazwać nawet szczyty tam, prawda? Także, mówię tak, ta eksploracyjność jest większa. Być może oczywiście te olbrzymie Himalajów są piękne oczywiście, ale i 6000 szczyty, niektóre są bardzo piękne i jak bym powiedział, to nie zależy od wysokości. Powiedz mi, jak ze sprzętem było kiedyś w czasach takich pierwszych wypraw himalajskich? Skąd braliście kurtki, skąd braliście liny, nie wiem, raki czy kany? Bo teraz to idziesz do sklepu, zamawiasz, albo jest firma, z którą dogadujesz sponsoring, przesyłają do domu, tylko jeszcze zapytają grzecznie, czy wszystko pasuje. Tak. Jak było kiedyś? No, kiedyś jednak to był taki ten etap organizacyjny wyprawy, bardzo długi i dosyć trudny. Bo teraz w zasadzie można w ciągu dnia zorganizować wyprawę, tak? Kupując cały sprzęt, paszport, wiza i jadę. Natomiast wtedy to, że tak powiem, zespół musiał się zorganizować, czyli zespół przeważnie się dzielił. Jeden załatwiał tam namioty, drugi, mówię specjalnie, załatwiał, a nie kupował. Mhm. Ponieważ nie zawsze się wydawało, dało zakupić coś, trzeba było załatwić, prawda? Bo nie było czegoś w sklepach. Mhm. No więc jeden załatwiał liny, drugi buty, trzeci kurtki, czwarty coś tam. No oczywiście, jeśli chodzi o technologię, poziom tego sprzętu był upiorny, no co szkoda w ogóle mówić, no wełniane spodnie, koszule flanelowe, kurtki ortalionowe. No nie było innych, przynajmniej w Polsce, na zachodzie już tam powiedzmy było trochę lepiej, ale u nas było tragicznie pod tym względem. Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, jak tak teraz mam porównanie i dystans. No oczywiście, bo pod koniec lat tam, czy połowie 80. już zaczęliśmy otrzymywać sprzęt z zachodu już, no, że tak powiem, w miarę dobrej klasy i w związku z tym miałem taki dystans do tego i zauważyłem, że ten sprzęt wcale nie decydował o sukcesach. Mhm. Bo ja uważam, że nie narzędzia, człowiek jest najważniejszy we wspinaniu. Narzędzia, owszem, narzędzia, ubiór, one poprawiają komfort, lepiej, coś tam, ale się nie wspinają same. Jednak człowiek musi się wspinać i wszystko zależy generalnie od człowieka, a nie od sprzętu. Dlatego, no nie, poza może jest jedna rewolucja, to jest komunikacja, tak. To jest totalna rewolucja. Satelitarne łączenia, forecasty, prognozy. No to jest coś, co dzisiaj bardzo ułatwia działanie wyprawom w porównaniu z poprzednimi wyprawami, które musiały być duże, bo myśmy nigdy nie mieli żadnych forecastów, więc nie było wiadomo, co się jutro zmieni, się pogoda nie zmieni. No więc zespoły wychodziły jeden za drugi, któryś tam trafiał na pogodę, prawda? Czyli taką metodą fizyczną badaliśmy pogodę. Natomiast dzisiaj, jeśli ktoś na wykresie nie ma pogody, to w ogóle nie rusza z bazy i w ten sposób oszczędza się siły, a więc mniejsze zespoły mogą działać. Nie muszą być tak duże jak kiedyś. Bo to, że były duże zespoły kiedyś, to właśnie wynikało głównie z tego, że w zimie, w Himalajach, że nie mieliśmy żadnych forecastów, w związku z tym no, trzeba było mieć więcej ludzi, żeby logistykę. Proszę, nie jest tajemnicą, że jesteś niezwykle zdeterminowanym człowiekiem, ale człowiekiem... No bez przesady. Nie, no niezwykle. No, byłem może. No, w tych czasach. No, ja myślę, że jesteś. No, ale może innego rodzaju determinacja jest. No, po prostu no ale myśmy byli głodni wszyscy, to nie tylko ja, całe pokolenie. No właśnie o to chcę zapytać, że masz... No, ja wiem, że nie lubisz opowieści o Everestie, no ale od tego jednak się trochę zaczęła... Też nie lubisz słowa legenda, no ale... Jest nie, to ja tam pojechałem z rezerwy. Jest to tak punkt zwrotny. Byłeś jako trzeci. Miałeś niebywałego farta, że się tam dostałeś. A jeszcze nie wiem, czy to jest fart, ale to jest chyba jednak twoja determinacja, upór. Zdobyłeś ten Everest. No tak, ale jak jechałem, to nie sądziłem, że akurat ja wejdę. Oczywiście każdy marzy, że wejdzie kiedyś, prawda? Ale wiedziałem, że jadę w towarzystwie kolegów już dużo bardziej doświadczonych i wiedziałem, że jadę do roboty i właśnie dla mnie ta nominacja do Narodowej Wyprawy była czymś wielkim, prawda? Że mnie Zawada dostrzegł, mimo że nigdy na 8000 nie byłem. Nie wspinając, prawda, miałem tam jakieś szczyty 7000 ze sobą, zimowe wspinanie. Ale prawdę mówiąc, pół roku wcześniej się odmroziłem. Także to tak jechałem trochę jeszcze z odmrożeniami u stóp. Może Zawada nie wiedział, nie? W tych moich odmrożeniach. No w każdym razie, no dla mnie to jak złapać Pana Boga za nogi, pojechać na taką wyprawę. Ale wiedziałem, że jadę do roboty. Bo wtedy taka wyprawa to jednak opierała się na pracy zespołowej, na tym, że jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, nie było ważne, nie było personifikacji jeszcze. Kto ma wejść, nie. Wszyscy jechali, każdy wiedział, że pracuje tyle dla sił, a kto wejdzie, to się zobaczy. No rozumiem. Ale powiedz mi, no jednak nawiązując do tego sprzętu i jednocześnie uporu i odmrożeń, no czułeś, że Everest dał w kość, zwłaszcza stopą. No,
nie liczył się tam, stopy się nie liczyły. Był, wiedzieliśmy, że tylko my możemy wejść w terminie z Leszkiem i po prostu klapy na oczy i do góry. No wiedzieliśmy, że jak gdyby, może też widzieliśmy takie ciśnienie psychiczne ze strony uczestników wyprawy z bazy, że dawali nam do zrozumienia, że tylko my możemy ten cel zrealizować. Bo już nie było innych szans, inne zespoły już były w dole. Żeby w terminie się zmieścić, tylko mogli to zrobić z Leszkiem. I w związku z tym to ciśnienie takie też psychiczne na nas działało, że wiedzieliśmy, że wszystko jest w naszych rękach. No i właśnie jak już wyszliśmy z trójki do naprzeciw, wiedzieliśmy, że się już nie cofniemy. Mhm. No i co, jak to było? Staliście rano i patrzycie, no a może dzisiaj bymy zrobili ten MLS? Nie, myśmy byli pewni, to był ostatni dzień zezwolenia. Tak, bo to nie mieliście wyjścia, nie? To albo w dół, albo w górę. No właśnie, nawet nie myśleliśmy o tym, żeby w dół. No i co, wychodzicie i jak to dalej? I tam się już nie myśli. Tam się walczy, tylko się patrzy, jak trzeba jeszcze daleko, jak jeszcze wysoko. Bo to jest już tak, każdy pozostaje z samymi swoimi myślami. Bo to przeważnie idzie jeden za drugim, więc każdy tam walczy z sobą i z myślami. No to nie ma tam jakiejś takiej wspólnoty na wspinaniu takim wtedy. Każdy idzie i myśli, czy da radę. Na szczycie byliście we dwójkę, czy każdy osobno? Każdy osobno można powiedzieć, ale no może nie wiem, 10 metrów przede mną Leszek. No bo to tak się zmienialiśmy, no i nie było widać, zresztą przyszła taka chmura i jak zobaczyłem, że miał ręce podniesione do góry, to pomyślałem, że chyba szczyt. Co czułeś? No, uczucie ulgi, że już nie trzeba wyżej. No ale jeszcze trzeba zejść. No tak. Chyba schodzenie jest gorsze. Tak, dlatego będąc na szczycie, to my głównie myśleliśmy o zejściu, bo wiedziałem, że już jest 2:30, o 4:30 ciemno. Wiedziałem, że już za dnia nie zejdziemy. Że będzie to zejście w nocy, latarki już nam przestały działać. No, obawiałem się, no ale wiedziałem, że będziemy walczyć. Bo wiedziałem, że wiesz, no, sukces trzeba donieść do bazy. Nie? Można wejść, ale nie zejść. Natomiast wiedzieliśmy, że musimy zejść. Miałeś 30 lat, byłeś młodszy ode mnie o 4 lata. Bałeś się? Nie bałem się, bo u nas my wyróżniamy na wspinaniu strach od lęku. Nie? No strach trzeba mieć, bo strach to jest kreatywny, prawda? A to nie można mieć lęku. A strach to taki, który buduje wyobraźnię, to trzeba mieć, bo jak ktoś nie ma wyobraźni, to się źle kończy. A ten strach polega na tym, że trzeba umieć przewidywać pewne sprawy, tak? Przeanalizować, no, całą konstrukcję złożyć wspinania, no, czyli zabezpieczyć wszystkie sytuacje, które mogą się zdarzyć. Tego rodzaju tak. Można to nazwać strachem albo, nie wiem, przewidywaniem jakimś. Czy być, no być może trochę takim trzeba być inżynierem, jeśli chodzi o góry. Wykształcenie pomaga, można powiedzieć. Ale nie ma reguły, zauważyłem, ale na pewno pomaga. Tak. Bo trzeba poskładać te klocki. To był Everest, który nie jest twoją ulubioną opowieścią górską z tego nie, co zauważyłem. Tak, bo masz... Nie, ja powiem dlaczego. Dlatego, że ten Everest, wszyscy tak trochę przereklamowany, tam Everest może. No, weszliśmy i tyle. Natomiast dużo trudniejsze robiłem drogi w górach. Co myślisz o Nandze? O samotnym wyjściu? Na przykład. Nie tylko. To chciałbym posłuchać. Wiem, że to już opowiadałeś kilkanaście razy, ale... Nie, ale Daulagiri na przykład coś świetne wyjście też na żywca. To ja zapraszam, chciałbym posłuchać. Szysza Pana na żywca, co ja tam jeszcze? Lotse, no może nie na żywca, no też na żywca, ale z 6500, bo tam byli moi przyjaciele, ale też sam chodziłem. Ale Nanga Parbat, tak, Nanga Parbat był dla mnie takim największym wyzwaniem, ale to dopiero po fakcie mogę to stwierdzić, po zrobieniu Nangi Parbat, prawda? Nawet powiedziałbym, że w środowisku niedocenionym, bo gdzieś tam jakieś nagrody otrzymywałem, podkreślałem Everest, Zima, Kanchenjunga, Lhotse, ale nikt nie mówił o Nanga Parbat. A akurat dla mnie Nanga Parbat to było największe osiągnięcie, jakie mi się udało. I muszę powiedzieć, że na przykładzie Nanga Parbat trzeba powiedzieć, że oprócz szczęścia trzeba mieć jeszcze tak zwany fart. A powiedz nam proszę o tym, To jest coś takiego, co nie powinienem robić. Jeśli rozmawiam z młodszymi kolegami, to właśnie mi podaję jako przykład, jak nie należy wchodzić na górę. To była kontrprzykład do dobrego organizowania wyprawy. Ja bardzo lubię dlatego, że nigdy nie byłem pod tą górę. Znałem tylko zdjęcie. Nie wiedziałem nawet, jak droga tam biegnie. Nic, byłem sam. A to taka góra jest dosyć niewdzięczna, szczególnie. Nasze obie ściany są niewdzięczne. A
Nie wiem, dlaczego ja tam poszedłem. Zostałem sam dlatego, że ta moja wyprawa, która miała czekać na mnie, zrezygnowała, prawda, wcześniej. I bo ja byłem przygotowany na to, że tam moi koledzy już czekają, wspinają się, ja tylko, bo ja wracałem z K2, z Chin i byłem zaklimatyzowany już i w zasadzie pomyślałem sobie, że biorę dżumary i dwa dni jestem na szczycie, prawda? Koledzy już obozy założyli, wszystko. Że wchodzisz na gotowe. Tak, no tak sobie myślałem. I to też przestrzegam ludzi. Nie trzeba myśleć to w ogóle. Do wspinania wszystkich górę zawsze uważam, że ludzie powinni się przygotować na najgorsze, a nie na najlepsze. Bo to jest też ten warunek, który chciałem wrócić tego inżynierskiego podejścia, czyli... A tutaj nie wiem, co mną powodowało. Może to, że był to ostatni szczyt do korony. Może to, że pogoda była świetna. O dziwo, to był koniec sezonu. Wszystkie wyprawy zrezygnowały w 96 roku. Czyli ja przyszedłem po sezonie. Ale tak z drugiej strony sobie pomyślałem, że tak, nie spróbować to też nie jest. To nie ma chwały. Trzeba spróbować. Może się uda, może się nie uda, prawda? I oczywiście idąc tam z tymi uzbrojonymi tragarzami, tam każdy kałacha nosi. I oni mnie tak prowadzili na tą łączkę tam na 4000, gdzie zwykle bazy rozbijają wyprawy. To tak sobie myślałem, że tak pójdę, ale może się pogoda popsuje albo coś tam, nie? Tak, no bo jakby tak spać śnieg na przykład, nie? No to wracam do klubu, mówię, chłopaki, no chciałem, ale wiecie, spać śnieg, no musiałem zawrócić, nie? A tu lampa, 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 lampa. Strach mi obleciał. Nie wiem dlaczego jeszcze, bo list taki Andrzej Zawada mi został dzień wcześniej. W tym hotelu był Andrzej, bo on przygotował zimową wyprawę i tam robił rekonesans. I zostawił mi taki list, bo on wiedział, że ja czy z kimś będę próbował. I tam wyraźnie mi mówi, nie wygłupiaj się, poczekaj, za pół roku jedziemy. Zimą sobie wejdziesz, nie, tam bla, bla, bla. Nie wiem, co ja z tym listem zrobiłem, ale tej przestrogi też nie przyjąłem do wiadomości. No ale jak już doszedłem na tą łączkę, to już... No miałem kłopoty, bo nie wiedziałem, jak tu wejść. Co prawda miałem jakiś tam opis, coś na kartce, czy na jakiejś owijce zostawił, taką strzałkę narysował, taki był mało ciekawy opis, że tak powiem, bo ściana jest szeroka 3 km, wysoka na 4. No ale doświadczenie tu zadziałało, oczywiście wiedziałem, gdzie jest z lewej strony. Ale ja wiedziałem, że jak już wejdę, to nie wracam. Bo w zasadzie przy takich solowych wejściach, jeśli nie wydarzyło się coś takiego, że musiałbym zawrócić, z punktu widzenia psychicznego, to nie zawracam nigdy. Już wiedziałem, że jak wejdę, to już, no chyba, że się nie da czegoś zrobić, ale na pewno nie będę miał takiego momentu, że sam zdecyduję, o, może jednak zrezygnować, nie. To już do szczytu, albo do miejsca, dokąd puszczę. Co miałeś ze sobą? No, zabrałem jak idiota, nie? Wszystko, 25 kilo. Mi się wydawało, że tam będę tydzień w tej ścianie, albo nie wiem. No ale potem jak już, jeszcze jak nie doszedłem do ściany, to już jeden plecak zostawiłem, bo doszedłem do wniosku, że chyba mi coś... Ale i tak miałem ze 20 kilo tego, może 18, nie wiem. Ale ciężki ten plecak jak cholera, bo cały sprzęt, przecież żywność, wszystko. Linę. No, wiem, że tam dostałem w tyłek bardzo, bo ten pierwszy, ten kulor znalazłem, jakieś stare liny były i potem on jest przewieszony taki z 200 metrów takiej ściany pionowej, drabinami. Wszystko to robiłem w nocy, bo... Z lewej strony wisiał taki serak tam wisi i się bałem, że może polecieć na ten kuluar. I sobie wymyśliłem, że będę to robił to w nocy. I rzeczywiście gdzieś tego 10 do 5 do 6 zrobiłem. I wiem, że ten plecak mi dał tak w tyłek, bo on mnie wyważał cały czas. Jak doszedłem do tego miejsca, gdzie mogłem rozbić namiot, to było na 600 chyba. No tam spędziłem jeszcze jedną noc, tam miałem kłopoty. Czy to już była która noc w ścianie? To już było rano. Która noc? Tak? Nie no, ja doszedłem, z bazy wyszedłem po południu i po nocnym wspinaniu rano byłem na 600. Na 600. I co było dalej? No tam jeden dzień, dobę całą wpadłem w komę jakąś w ogóle związaną z różnymi tam tabletkami chyba, które wziąłem. Jakiś wrzut mi wyrósł, coś tam. No miałem kłopoty tam w ogóle jakieś. Nie wiem, co się ze mną działo. W każdym razie, przeleżałem, byłem w takiej komie coś, trochę w realu, trochę gdzieś się majaczyłem, w ogóle jakieś mi się filmy śniły, w ogóle miałem, właściwie powinienem zejść po takich przeżyciach, ale rano się jakoś otrzepałem następnego dnia, czyli jeden dzień straciłem, dosłownie straciłem, bo dopiero następnego dnia, 6-7 rano wyruszyłem dalej, ale już wiedziałem, że nie dam rady z tym wszystkim, wszystko zostawiłem, wziąłem tylko kurtkę
Oczywiście plecak, czekam, coś tam, ze dwie śruby, herbatę, maszynkę, garnek. I pomyślałem, że teraz tylko szybkością mogę to nadrobić. I rzeczywiście bardzo szybko się wspinałem. Jeśli chodzi o spanie, to nie wiedziałem, bo myślałem, że wykopię gdzieś tam, bo widziałem, że na tym kotle Harlina pod tą kopułą szczytową są takie małe lodowczyki, takie małe seraczki. To pomyślałem, że gdzieś tam wykopię jamę sobie jakąś i tam przesiedzę do trzeciej rano i ruszę do szczytu. Ale miałem to szczęście, że znalazłem taki połamany namiot, bo gdzieś był przysypany metr pod śniegiem, ale odkopałem. I tam wszedłem tego do namiotu, tam zszedłem do tej dziury. Ugotowałem herbatę, jedną, dwie. No i ruszyłem w nocy w kierunku szczytu, nie wiedząc w ogóle jak do tego szczytu, bo nie miałem w ogóle żadnej wiadomości. To jest taka olbrzymia kopuła, że tam się można tak pogubić, tak jakby Mięguszowiecki szczyt postawić jeszcze na 7300. Po prostu w ogóle nie wiadomo, gdzie jestem. Wiedziałem tylko, że wyżej, bo ciągle wyżej, wyżej i wyżej. I ciągle mnie wyrzucało w prawo. Co jakiś kominek, kuluarek, zacięcie, nie dam rady, to przewinąłem się na drugą stronę i w prawo, i w prawo. Ale oczywiście cały czas do góry, ale ciągle w prawo. Ja już się wystraszyłem, że jestem już, przeszedłem Mazeno, przełęcz i na drugą stronę góry. Już miałem w pewnym momencie obawy, gdzie ja jestem, w ogóle się zgubiłem, w ogóle nie wiem, gdzie jestem. I o dziwo, wiedziałem, że ciągle wyżej, wyżej, wyżej. Jak już doszedłem do kopuły szczytowej, do samego prawie szczytu, zobaczyłem, że jestem po lewej stronie jednak szczytu. Nie po prawej, tak mi się wydawało, tylko po lewej. To znaczy, że to jest olbrzymi masyw, że mimo, że szedłem cały czas prawo, to jednak byłem cały czas po lewej. I zobaczyłem taką małą przełączkę pod szczytem, właśnie po lewej stronie. No jak zobaczyłem tą przełączkę, to już wiedziałem, że jest okej. No i byłem na szczycie chyba o 10.30, czyli dosyć szybko, muszę powiedzieć. Już nie powiem, chyba tak, jakoś tak. I była piękna pogoda, zrobiłem zdjęcia. I w ogóle tam nie czułem tego, że robię ostatni szczyt, tylko jakoś to... Znaczy myślałem o tym, jak tu zejść. Ale co, 10.30 wchodzisz na szczyt, ponad 8000 metrów, wyciągasz aparat i co piknik sobie urządzasz? No. Tak, no. No ale wtedy... Wtedy też tak myślałem pierwszy raz o tym, że jakiś dowód może trzeba mieć, no bo tak byłem sam, nikogo nie było. Zwykle jest baza, łączność, coś tam, prawda. Są ludzie, a tutaj... Ale nabrałem kamieni, dużo tak. Ale co, zdjęcia nie wystarczają jako dowód czasami? Wystarczają, ale ja miałem szczęście, jak zwykle, bo jestem szczęściarzem w ogóle. Znaczy szczęściarzem jestem, bo wspinam się 51 lat i żyję, to jest... To trzeba być szczęściarzem. Szczęście jest co inne, a szczęściarzem być, fart mieć, czyli szczęściarzem takim, wiesz, lak. Ja miałem zawsze szczęście, tak, tego rybu, że byłem szczęściarzem. I w tym wypadku również byłem szczęściarzem, bo... Jak zbierałem te kamienie ze szczytu, to zobaczyłem szmatkę taką na szczycie. Tak mi się wydawało, jakiś taki kawałek materiału, żółty taki. Pomyślałem, wezmę ten kawałek materiału. Pociągnąłem za ten materiał, on był mocowany do haka, ucha. A hak był mosiężny, wygrawerowany, pamiątkowy. Austria 76, High Mountain Graz, High Mountain Group Graz. Austria. To Katrzyk to. Kieszeni? 20 lat przede mną. No i oczywiście, ale wiesz, to był taki czas, że nie trzeba udowadniać w tamtym czasie. Jeśli mówiłeś, że byłeś na szczycie, to znaczy, że byłeś. Powiem ci więcej. Po zejściu, jeszcze półtora dnia zjeżdżałem. W sumie taka była najkrótsza chyba wyprawa w historii, bo od asfaltu do asfaltu 8 dni. Znaczy zdobywcza. Która zdobyła szczyt. No, nie słyszałem, żeby któraś wyprawa w 8 dni od drogi jezdnej do drogi jezdnej zrobiła. Ale to był taki czas, że nikt nie pytał mnie w klubie po powrocie, czy masz jakiś dowód. Tylko mówili, co byłeś, byłeś, zrobiłeś, zrobiłem. I mnie to tak trochę denerwowało, przyznam się. Że chciałeś opowiedzieć. Ja to mam fajną historię. Ale nie pokazywałem tego haka nikomu. Panie Krzysiu, no dobrze, to tu pan zdobył, to dobra, co? Nie no, fajnie. Chodzi tu, u nas nie ma jakiejś formalities tam, jakichś formalnych zatwierdzania. Ale co, nie chcieli posłuchać? Ale w klubie, wiadomo, no, koledzy, przyjaciele. No i potem miałem taką okazję, 4 lata później w Trento we Włoszech na festiwalu, konferencję, którą Messner organizował, tam zaprosił tych, którzy zdobyli koronę. Było nas 4 wtedy chyba. I każdy mógł opowiedzieć jakąś historię. No więc ja sobie pomyślałem, biorę ten hak. I się pochwalę, że byłem na tym szczycie ostatnim. Nie? I zacząłem opowiadać, pokazuję hak, nagle z publiczności wstaje facet, mówi, to jest mój hak.
Był Robert Schauer, który to zostawił 20 lat przede mną. Oddałeś? Nie. Dałem mu tylko tą resztkę materiału. To była chustka, którą otrzymał od ojca. Na szczęście i on tą chustkę przymocował do tego haka. No i tą chustkę mu oddałem rzeczywiście, że resztkę tej chustki. A hak jest dzisiaj gdzieś w muzeum. Ale tak jak mówię, no to jest kwestia pewnej filozofii mojego pokolenia, gdzie w zasadzie oczywiście może się zdarzała mistyfikacja, na pewno bardzo rzadko i to byłoby nie do zrozumienia, że ktoś mógłby skłamać, to tak jakby sobie sepuku zrobił. Mm. Ale powiedz mi, miałeś wtedy 46 lat, jak zdobyłeś koronę, tak? No i tak... Niestety. Niestety. Nie, mówię niestety, dlatego że ja nigdy nie kolekcjonowałem szczytu, bo teraz iż później jeszcze... Ale co, brakowało ci właśnie tej myśli, że kurde, no już nie ma następnego? Nie, nie, ośmiotysięcznika? Nie, ale słuchaj, tylko Carlos zbierał z tego, z tej naszej pierwszej piątki, to Carlos rzeczywiście tam kolekcjonował te szczyty, Carsolio, Meksykanin. Natomiast pozostali nie bardzo. Później zaczął się taki trend, że o, zdobędę koronę i tam po kolei zdobywali. Myśmy raczej się kierowali bardziej osiągnięciami. Przecież na południowej lotce byłem 3 razy, Makalu 2 razy, a na Purnaj 2 razy. Chcieliśmy zrobić coś wielkiego. Naszą celem nie było zdobywanie tylko szczytów po kolei normalnymi drogami, prawda? Żeby zdobyć tą koronę, tylko robiliśmy no, różne wyzwania, które były wtedy ważne w tamtych czasach. Ale oczywiście przybywało tych szczytów, no bo jeden, drugi, trzeci, w końcu ja dopiero jak miałem 12 szczytów, to pomyślałem, a właściwie koledzy zdopingowali do tego, żebym w końcu skończył te 2 szczyty, ostatnie zrobił, będę miał koronę, prawda? A wcześniej nie myślałem o koronie, w ogóle nie był jakimś celem moim. No ale rzeczywiście potem, kiedy miałem 12, no to te 2 zdobyłem w jednym sezonie. A w sumie to tak się złożyło, że w ostatnim, od lipca, czyli w 13 miesięcy zrobiłem 4 szczyty. Bo latem 95 zrobiłem 2 i w 96 też, czyli w rok można powiedzieć. Ekspresowo. Ekspresowo. A powiedz mi, kiedy poznałeś Denisa Urubko? W 2002 roku zaprosiłem go, jego i jeszcze 3 innych kolegów ze wschodu do wyprawy zimowej na K2. Na K2? Wtedy jeszcze go nie znałem, tylko jeden z Gruzji chłopak znał bardziej rynek wschodni i powiedział, że Denis Piwcowy, tu Kwatulin i on, no czołówka wtedy. Słuchaj, no tak wracając do tego Denisa, co, jaki to był gość, nie? Bo to już minęło to 19 lat od tego. Mocny gość, naprawdę wydolnościowo, świetny facet, świetnie się spina. No ma trochę kłopotów, że tak powiem, czasem jak mówię z głową, ale nie mówię tego obraźliwie, nie? Tylko no, że czasem coś chlaśnie, coś nie... Tak, wydaje się, że nie umie współpracować z mediami, bo z mediami też trzeba umieć rozmawiać. No on tak czasem coś powie, nie do końca przemyśli to, co powie, prawda, albo co należy powiedzieć dla mediów. Natomiast jest z pewnością mocnym facetem i... No bo wspinasz znakomity, no wiesz, no znacie się kupę lat i tam wracając do tego ostatniej wyprawy na K2, no co czułeś, no... Budzisz się, nie ma faceta, facet ci wychodzi z bazy, idzie sam na kawę. No, ja muszę powiedzieć, że no kurde masz. Na tej wyprawie były konflikty, ale nie między mną a Denisem, nieprawda. Były konflikty tam z 2 członkami zespołu, z Denisem był konflikt. I ja raczej stałem po stronie Denisa cały czas. Dopiero kiedy poszedł sam, to mnie wkurzył. bo nie powinien tego robić. A najbardziej mnie wkurzył tym, że nie chciał ze mną rozmawiać przez telefon. No to mnie wkurzył. No chyba trochę. Z kim nie chciał rozmawiać? Par do góry, póki na to nie, ale chciałem go zatrzymać, albo przynajmniej powiedzieć mu, co myślę. A jak się dowiedziałeś, że to no, budzili cię? Nie, mówię, sorry, bo... Nie, bo już potem go spotkali koledzy w obozie pierwszym. Nie? No, ale nie powinien tego robić, bo on się tłumaczył, że to jest jego sprawa, że on da radę, ale to nie jest tak, przecież ja też musiałem zabezpieczyć jego. Nie mogłem tak sobie powiedzieć, no poszedłeś, twoja sprawa, nie? Tylko były zespoły 2 na dwójce i miały za zadanie obserwować, czekać w razie czego. No, czyli inaczej mógł narażać też innych ludzi na niebezpieczeństwo. Tak nie wolno robić, nie? No, jeśli przyjedzie sam na wyprawę, to sam może robić co chce. Ale jeśli ja jestem kierownikiem wyprawy, to odpowiadam jak na zespół. I nie mogę sobie tak powiedzieć, no dobra, poszedł se. No, a jakbyś coś stało, to ktoś powie, no jak tak pozwoliłeś, żebyś tak poszedł, a jakieś zabezpieczenie, żeby gdzieś ktoś był, nie? Także tak trochę, on tego nie przemyślał sobie chyba trochę. Bo on do dzisiaj uważa, że nikogo nie narazi na niebezpieczeństwo, jego sprawa, poszedł. I, no to się tak mówi, poszedł. Ale różnie mogło się to skończyć. Tym bardziej, że wpadliś przecież do szczeliny, jakbyś tam wykaraskał.
Ale po tym wszystkim co, macie kontakt? Wysłał życzenia na święta? Na święta nie, bo on raczej chyba świąt tak nie kultywuje. Ale spotykamy się na festiwalach, czasem gdzieś napiszemy. Tak, nie, jest nadal moim przyjacielem. O, jest moim trudnym przyjacielem, tak bym powiedział. Ale kurz już opadł. Tak, no to... Wziąłbyś go na wyprawę? Myślę, że tak. Czyli gdzieś się dogadać, no. Można się dogadać, tylko... Tylko to wymaga tej rozmowy wywoławczej. Nie, ale już tak abstrahując od tego, no jest to. Oczywiście, no jak każdy z nas, wielu spijających się jest dosyć trudnych facetów i to nie jest tak. Nie jesteśmy łatwymi ludźmi. Nie jesteście łatwymi ludźmi, powiedział zdobywca korony Himalajów. Chciałem cię jeszcze zapytać, już tak ku końcowi, bo nam zaczyna padać. Kiedy zrobiłeś sobie taką zmianę, że już nie jesteś, może nie to chodzi, że nie tylko jesteś spinaczem, ale też przechodzisz jako właśnie kierownik wypraw? No to był trudny okres dla mnie, bo to trwało kilka lat, dlatego że ja nie potrafiłem się pogodzić z tym, jak gdyby biły we mnie dwa serca, zawodnika i kierownika. No właśnie, i to wyglądało czułeś... w ten sposób, stary, że kieruję wyprawą i pierwszy wchodzę na szczyt, a jeszcze inni nie powchodzili. No to jak zawada w ogóle tam, miał gdzieś wspinanie się na szczyt, prawda? On kierował wyprawą. A to nie jest takie łatwe, przynajmniej w moim wypadku, bo bardzo trudne, bo nie umiałem się z tego wyzwolić. Dopiero być może, jak tą... Kiedy tak zacząłem... Tak naprawdę kierownikiem zacząłem być dopiero, kiedy już po koronie Himalajów byłem, od zimowej wyprawy właściwie na K2 drugiej. To już wtedy zacząłem bardziej kierować, że też tam byłem bardzo wysoko, wyszedłem, ale wiedziałem, że, ja już nie muszę tego robić, bo już K2 zrobiłem, prawda? To też może jest to, że jeśli się już ma za sobą jakieś, prawda, doświadczenia, ileś szczytów zdobytych, koronę, to już nie mam takiego oparcia dużego na to, że muszę coś tam, prawda, zrobić jako zawodnik. I raczej się kierowałem tym, żeby przekazać doświadczenie, kierować wyprawą, no, bo to też trzeba tak umieć dobierać ludzi do różnych zadań. I raczej szedłem w tym kierunku kierowania wyprawami, ale oczywiście zawsze mam swoje cele i swoje marzenia cały czas gdzieś tam tej Hunzie mamy, na tych niższych szczytach, bo że tak powiem, no już coś tam w życiu zrobiłem. Mogę teraz zrobić to, co bez żadnej presji, że musimy, że piszemy historię. Nieprawda, teraz mogę pisać swoją historię. Chcę pojechać gdzieś tam na lot na Gidims, czy na Szymszal, na inne doliny, w których nie byłem i to mi sprawia radość. Możemy tak godzinami, by się nie znudziło. Bardzo dziękuję, panie Krzysztofie. Bo... Nie ma sprawy. Można... Nie ma celu, nie ma życia. No, ja mówię, tak. Można tego słuchać godzinami, to się nie to ma się prawa nie da, znudzić. Bo to się nie da, wiesz, opowiedzieć, nie... bo ja spędziłem 9 lat w Górach Wysokich. Łącznie 9 tak. lat. To się nie da opowiedzieć. Ale dzięki temu już nic nie muszę, bo jest takie pojęcie szczęścia, które ja teraz uprawiam, ale to, bo szczęście wygląda przeważnie różnie w różnym wieku ludzi, prawda? Inaczej wygląda szczęście nastolatka, powiedzmy studenta w wieku dojrzałym, w wieku późnym. A moje szczęście już polega na tym, że już nic nie muszę. Ale mogę to, co chcę. Ale już nic nie muszę, już mnie nikt nie zmusi, że muszę to zrobić, muszę to, muszę zdobyć, muszę coś zdobyć. Nie muszę wcale. Chcę, to idę, nie, to nie. I to jest taki wspaniały stan, gdzie nie ma tej presji takiej, prawda? Bo przedtem mieliśmy taką presję środowiska, że tu Polacy musimy zrobić to lepiej od Niemców, lepiej od Francuzów, tam wyżej, tu szybciej, tam... A teraz to tam... A co przy naszej narodowej wyprawie na K2, no, jak się nie udało, to było takie kręcenie nosem, że powinniśmy zdobyć, nie zrobiliśmy, no była presja? Czy jednak pan wreszcie, że mówię, panowie, zrobiliśmy to, co zrobiliśmy, nie, no, były błędy. Popełniliśmy parę błędów, oczywiście, że popełniliśmy błędy. Oczywiście, zdarza się, dowalczyliśmy. To nie jest tak prosto, bo tam paru rzeczy się nie da przewidzieć. Wspominałeś, że trochę takiej determinacji zabrakło, no, trochę żeby też, zdobyć. Bo jednak ten zespół to już, że trochę powiem było szczerze, że to już nie byli, to już nie są tacy wojownicy lat 80, trochę są inni. Inni ludzie, nie? Trochę inaczej. Dobrze. Ja nie wiem, że gorsi, no inni są po prostu. Myślę, że z tymi wojownikami lat 80 to byśmy szybciej zdobyli K2. Ale ja mówię nie w tym sensie, że z nimi, bo oni już mają swoje lata, no, ale w tym sensie, że gdyby oni byli teraz tacy wojownicy, jak wtedy byli, moi przyjaciele, to myślę, że K2 były polskie. Kurczę, no. Ale i tak wiele zrobiliśmy, bo 10 szczytów z 14 Polacy zdobyli jako pierwsi. Już nam nikt nie zabierze tej ksywy Ice Warriors. To już tak zostanie chyba.
zrobiliście wy i wam tego nie zabierze. Panie Krzysiu, dziękuję. Niesamowicie miło. Dziękuję bardzo. Jak mówię, to kiedyś, jeżeli jeszcze pan się zgodzi, to przyjedziemy i znowu przegadamy w deszczu trochę czasu. No i co? Pierwszy film taki z cyklu, że przyjechaliśmy do Człowieka Gór do domu i jakoś to mam nadzieję, że wyszło i wam się podobało. Trzymajcie się ciepło. Cześć.